Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. 9 listopada oficjalnie otwarta zostanie stara kopalnia. Uroczystość trwać będzie przez cały dzień, a obiekt będzie dostępny dla wszystkich do zwiedzania za darmo. W oficjalnym otwarciu udział wezmą m.in. wicepremier Tomasz Siemoniak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Milanowska i poprzednik, obecnie europoseł Bogdan Zdrojewski. Obecni będą też przedstawiciele różnych instytucji kultury z całego województwa. Ta część będzie miała charakter zamknięty, choć zaproszeni zostali na nią byli wałbrzyscy górnicy. Po uroczystych przemowach i prezentacji projektu goście będą mogli zwiedzić obiekt. Około godziny 14 bramy starej kopalni otwarte będą dla wszystkich wałbrzyszan i gości z zewnątrz. Co zastaną na miejscu pierwsi odwiedzający? Ważnymi elementami tego otwarcia są dwie wielkie wystawy. Przede wszystkim w budynku numer 8 będzie otwarta wystawa Grafiki Polskie. Jest to wystawa, która w ocenie kuratora i opiekuna, jakim jest pan profesor Kielan z Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, przedstawia to, co mamy w polskiej grafice współczesnej najlepsze. Jest to 130 chyba, tak? Mniej więcej prac, które przyjechały do nas z Portugalii, gdzie były wystawiane przez dłuższy czas. Później przejdziemy do budynku numer 5, gdzie będzie wystawa malarstwa wałbrzyskiego znanego grafika i artysty pana Tomasza Marońskiego. Będą przewodnicy, będą osoby pomagające w całej tej orientacji na wielkim terenie. Oprócz wystaw goście będą mogli zobaczyć odrestaurowane budynki przemysłowe, wejść na wieżę widokową oraz zejść pod ziemię do chodnika przerobionego na trasę turystyczną. To jednak dopiero zapowiedź tego, co oferować będzie docelowo stara kopalnia, ponieważ stopniowe doposażanie poszczególnych budynków, różnego typu eksponaty i atrakcje będzie trwało prawdopodobnie jeszcze rok. Rangę tego miejsca trochę określa między innymi kto bierze udział w tym powiedziałbym w oszlifowaniu tego diamentu. To jest firma Nizio, która 2 dni temu pokazała, co potrafi w Muzeum Historii Żydów Polskich. To był ich projekt realizowany przez rok, ponad rok. Jak słyszycie Państwo z informacji, zrobił na odwiedzających oszałamiające wrażenie. Otóż firma Nizio wygrała, nie wiem, 1,5 roku temu przetarg na projekt tej tak zwanej, my to nazywamy ścieżki dydaktycznej, czyli można powiedzieć atrakcyjne pokazanie tego wszystkiego. On składa się, ten projekt, z kilkunastu elementów, właściwie dotyczących każdego, może nie powiem każdego budynku, ale każdego fragmentu. I można powiedzieć tak, my skończyliśmy wszystko swoje. Będziemy mieli pozwolenie na użytkowanie, straż pożarna, zamknięty etap budowlany. I kilka budynków skończone, jeśli chodzi o Nizio, czyli o tą ścieżkę dydaktyczną. Ale następne budynki będą realizowane przez następnych parę miesięcy w przyszłym roku, ponieważ taki projekt się realizuje, tej ścieżki dydaktycznej, przez około rok. W dniu otwarcia czeka nas wiele atrakcji. Zaprezentują się m.in. zespół pieśni i tańca Wałbrzych, Liko Band oraz młodzi hip-hopowcy z Białego Kamienia. Gwiazdą wieczoru będzie zespół TSA. Niestety wielkość sali, gdzie będzie odbywał się koncert, pozwoli na wpuszczenie około 800 osób. Ale za to na tak zwanym placu eventowym wystawiony będzie wielki telebin, na którym koncert będzie transmitowany na żywo. Zespół na żywo zobaczą ci goście, którzy jako pierwsi zgłoszą się na terenie imprezy po darmowe zaproszenia. Szczegółowy plan imprezy można znaleźć na portalu wałbrzych24.com, a w poniedziałek na portalu wałbrzych24.com bezpłatne zaproszenie na koncert. W Wałbrzychu gościł podsekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Bogusław Uliasz. Wiodącym tematem podczas spotkania z przedstawicielami Wałbrzyskiej Rady Sportu była budowa stadionu lekkoatletycznego w dzielnicy Nowe Miasto. Niszczejący od lat obiekt ma realną szansę odzyskać dawny blask. Choć jeszcze tego nie widać, prace nad inwestycją są już bardzo zaawansowane. Mogę potwierdzić, że miasto przygotowało już i ma pozwolenie na budowę
całego projektu odbudowy, rewitalizacji stadionu Nowe Miasto, którego pierwszy etap, czyli odbudowa stadionu, wiąże się z utworzeniem Regionalnego Ośrodka Lekkoatletycznego Nowe Miasto. Ministerstwo przygotowuje duży program, na bazie którego przekazywane będą środki finansowe na inwestycje poprawiające warunki i dostępność obiektów lekkoatletycznych. Na liście projektów priorytetowych znalazł się Wałbrzyski Stadion. Fundusze mają popłynąć już od przyszłego roku. Uprawianie sportu, szczególnie lekkiej atletyki, jest odskocznią do każdej aktywności fizycznej i zadaniem naszego resortu, jaki przedstawił nasz szef, minister Biernat, to jest zachęcanie wszystkich, szczególnie młodych osób, do czynnego uprawiania sportu. Chcemy w młodych Polakach wyrobić poczucie, nawyk uprawiania sportu, bo im więcej tego typu ośrodków, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że za jakiś czas te osoby staną się beneficjentami pomocy społecznej czy na przykład pomocy zdrowotnej. Budowa kompleksu sportowego ma przebiegać w trzech etapach. Pierwszy i najważniejszy to przebudowa stadionu, dobudowanie mniejszego boiska treningowego, budowa zadaszonej trybuny na 1500 osób oraz trybuny otwartej również na ponad 1000 osób. W dalszej perspektywie są plany odbudowania basenu, który istniał na Nowym Mieście do lat 80. Aby spełnić wszystkie wymagania profesjonalnego centrum lekkoatletycznego, potrzebny będzie też hotel dla przyjezdnych sportowców i to również znalazło się w planach. Koszt pierwszego etapu oszacowano na ponad 30 milionów złotych. Gdybyśmy chcieli jeszcze budować basen to jest kolejnych kilkanaście, około 20 milionów. Tutaj nie ma szczegółowego kosztorysu, bo ile do budowy stadionu jest już pozwolenie na budowę i pełny projekt, o tyle jeśli chodzi o basen, jest przygotowana koncepcja. Miasto nie jest w stanie samodzielnie wyłożyć tyle środków inwestycyjnych, dlatego tak ważne będzie wsparcie Ministerstwa Sportu i dotacje z różnych programów rządowych czy unijnych. Zadanie zostało wpisane do zadań o szczególnym doznaczeniu dla sportu i według informacji pana ministra w planie rocznym przyszłego roku to zadanie już będzie, czyli będziemy już mogli uzyskać dofinansowanie. Oprócz tego zadanie zostało zapisane, jest negocjowane w kontrakcie wojewódzkim, czyli to jest takich zadań dla województwa ważnych o szczególnym znaczeniu i być może z tych środków jeszcze uda się. No i całe RPO, które teraz będzie uruchamiane. One również mogą być dofinansowane właśnie takimi tymi środkami pochodzącymi z środków pomocowych Unii Europejskiej. Rok 2015 to dobry rok dla polskiego sportu, ponieważ budżet naszego resortu jest o prawie 10% większy niż w 2014 roku, a co za tym idzie, będziemy mogli przeznaczyć więcej środków na inwestycje, więcej środków na upowszechnianie, ale również na wyczyn. Przygotowanie dokumentacji przebudowy stadionu trwało 2 lata. Inwestycja będzie jednym z elementów rewitalizacji dzielnicy Nowe Miasto. Nowoczesność wchodzi do Wałbrzycha wielkimi krokami. W Międzynarodowym Centrum Onkoterapii przy Szpitalu imienia Alfreda Sokołowskiego na Piaskowej Górze uruchomiono nowy oddział diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych. Pacjenci z Dolnego Śląska będą mogli leczyć się szybciej, lepiej i przede wszystkim bardziej bezpiecznie. Nowoczesność wchodzi do Wałbrzycha wielkimi krokami. W Międzynarodowym Centrum Onkoterapii przy Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego na Piaskowej Górze uruchomiono nowy oddział diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych. Pacjenci z regionu Dolnego Śląska będą mogli leczyć się szybciej, lepiej i przede wszystkim bardziej bezpiecznie. To nowoczesne urządzenie to tzw. kolimator albo przyspieszacz do naświetleń. Dzięki niemu można precyzyjnie określić miejsce choroby i zastosować indywidualny tryb leczenia. Pacjent poddany badaniu musiał dotąd leżeć przez minimum 20 minut w pozycji nieruchomej. Teraz to tylko 2 minuty. Przyspieszacz do teleterapii służy do naświetlań. Naświetlania te są generowane z zewnątrz pacjenta i w bardzo precyzyjny sposób trafiają w zmianę nowotworową, oszczędzając przy tym tkanki zdrowe. Dla pacjenta oznacza to większą precyzję w walce z guzem, natomiast mniejsze ryzyko uszkodzenia tkanek zdrowych. Tu akurat możemy położyć głowę, tak? To jest akurat taki drążek do trzymania. Tu są całe systemy potem unieruchomień, do których możemy przytwierdzać maskę termoplastyczną, o której wspominaliśmy wcześniej, czyli wszystko po to, żeby pacjent się jak najmniej ruszał,
Tak? To też ogranicza ruchy oddechowe, możemy oczywiście inne techniki bramkowania robić, czy śledzenia tego oddechu, śledzenia guza, ale najprościej to jest rzeczywiście unieruchomić pacjenta. Głowę, szyję, to jest najprościej unieruchomić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Większy kłopot jest oczywiście, żeby to, co się w pacjencie już wewnątrz rusza, zrobić statycznie. To unieruchomienie jest bardzo ważne w całym procesie leczenia. Między innymi stosuje się specjalne materiały, z których odlewa się kształt ciała pacjenta, po to, żeby przy kolejnej wizycie odtworzyć taką jego pozycję, w której leczenie jest najbardziej skuteczne. Dzięki specjalnym blaszkom, tak zwanym listkom kolimatora, promieniowanie trafia tylko w chorą tkankę. Czyli tutaj kładziemy pacjenta i go unieruchamiamy, jakby przytwierdzamy pacjenta jak najbardziej precyzyjnie do tego stołu, który oczywiście powinien być jak najbardziej transparentny, przezroczysty dla promieniowania fotonowego, żeby móc też świecić, o jak teraz, wiązkami na przykład przez stół, tak, od dołu, tak, czy pod różnymi kątami, a nie tylko z góry. Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu należy do najnowocześniejszych w Polsce. Jego personel to nie tylko lekarze specjaliści, to również fachowcy z innych dziedzin wspomagających krok po kroku leczenie onkologiczne. Fizyk najpierw, żeby w ogóle mogło rozpocząć się leczenie na takim akceleratorze, musi go dokładnie obmierzyć, czyli wykonać całą dozymetrię promieniowania, jakie tutaj uzyskujemy, wszystkie parametry. I te parametry wprowadzić do systemów planowania leczenia. Listki kolimatora tworzą pewien kształt wiązki. Tak? I ten kształt wiązki, a przy okazji pod różnymi kątami. To widać tutaj też na pewnej wizualizacji to zielone okno, tak? Teraz się nic nie dzieje, ale za chwilę się zmieni kształt, tak? A poza tym obszarem, gdzie nie chcemy świecić, nie chcemy napromieniać tkanek zdrowych, dla pacjenta jest to bezpieczne. Każdego roku na choroby nowotworowe zapada w Polsce około 150 tysięcy ludzi. Zakończono remont ulicy Gagarina. Na ostatnim etapie są także prace na Paderewskiego. W przyszłym tygodniu zostanie wylany asfalt. Na Armii Krajowej i Sikorskiego, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zostaną wykonane do końca roku. Część remontów dróg na terenie Wałbrzycha zmierza ku końcowi, na przykład ulica Gagarina, na której pozostały już tylko kosmetyczne wykończenia. Już jest ulica przejezdna, dopuszczona do ruchu. Tam są między innymi zatoki przystankowe, ale na razie nie planujemy, żeby tamtędy przejeżdżały autobusy. To raczej traktujemy jako awaryjne w momencie, gdy powiedzmy inne trasy będą musiały być zamknięte, tam będzie można zorganizować te przystanki. Na ulicy Paderewskiego wszystkie prace ziemne zostały już zakończone. W przyszłym tygodniu zostanie wylany asfalt. Na Sikorskiego prace mają zostać zakończone zgodnie z planem do końca roku, jeśli dopisze pogoda. Prognozy są optymistyczne, przyznaje Bogusław Rogiński z Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Ulica 1 Maja pod wiaduktem jest już praktycznie skończona. Kończymy ulicę Sikorskiego. Można by było, gdyby nie święto 1 listopada i konieczność wykonania miejsc parkingowych, bo na moście, na tym właśnie wiadukcie nad ulicą 1 Maja będzie częściowo most wykorzystany do tego, żeby tam można było parkować, czyli cała jedna nitka będzie jednym parkingiem. Ulica 1 Maja już pod tym wiaduktem też jest praktycznie wykonana. Zgodnie prace przebiegają z harmonogramem i w tym roku będzie zakończona ta cała inwestycja. Na Armii Krajowej prace na jezdni zostały już praktycznie skończone. Wykonawcy pozostały tylko chodniki i zatoki dla autobusów. Termin zakończenia prac upływa wraz z końcem roku. W przyszłym roku z kolei rozpocznie się remont ulicy Lelewela i dojazd do drogi 35, czyli ulicy Wrocławskiej. Trwa remont ulicy Niepodległości, który wyjątkowo daje się we znaki kierowcom. 2 listopada rozpocznie się remont ulicy Moniuszki. Dobra wiadomość jest taka, że 1 listopada ulica Wrocławska nieopodal Zamku Książ będzie przejezdna w obu kierunkach. Remont ulicy Niepodległości to jeden z etapów remontu drogi krajowej nr 35. W planach jest jej całkowita modernizacja na przestrzeni kolejnych 2 lat. Ulica Niepodległości, jeden z takich bardzo newralgicznych punktów i bardzo
trudnych punktów, a dotyczących przebudowy drogi krajowej numer 35. Mam ambicje, żeby jeszcze w ciągu 2 lat zakończyć całkowicie przebudowę drogi numer 35. Remont ulicy Niepodległości to nie lada wyzwanie, jednak kierowcy muszą wykazać się cierpliwością i zrozumieniem. Do końca roku zostanie wykonany remont skrzyżowania ulicy Niepodległości z ulicą Świdnicką. Mamy do czynienia z 2 skrzyżowaniami, bo ulica Sikorskiego z ulicą Niepodległości, za chwilę, za dosłownie kilkadziesiąt metrów skrzyżowanie z ulicą Świdnicką i od Świdnickiej ulica Poznańska. Kto tamtędy przejeżdża, to wie, jak jest trudno w czasie remontu. Specyfiką Wałbrzycha jest to, że pod ulicami często przepływają strumienie rzeczne. W zasadzie można powiedzieć, że w przypadku ulic nieremontowanych od dawna nie wiadomo, co zastanie się po zerwaniu asfaltu. Taką ulicą jest właśnie ulica Niepodległości, nieremontowana od lat 70., której przebudowa była odsuwana przez kolejne lata. Myślę, że powodem właśnie niewykonywania tych remontów był strach, że dopóki to wszystko jest jakoś przykryte asfaltem, to się trzyma, a jak zdejmijmy asfalt, to co zastaniemy pod asfaltem, to nikt nie chciał tego oglądać. To nie tylko sieci, uzbrojenia, więc wodociągi, kanalizacje, gaz, elektryczność, sieć kanalizacji deszczowej, ale również okazuje się, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z mniej czy bardziej zabezpieczonymi ciekami, które pod tymi drogami przebiegają. I tutaj właśnie w tym rejonie ulicy Niepodległości to musimy najpierw zabezpieczyć odpowiednimi urządzeniami, nazwijmy to płytami żelbetowymi, ten potok, żeby on z jednej strony był drożny, a z drugiej strony nie podmywał tej jezdni i dopiero później wykonać wszystkie inne prace związane z instalacjami, z podbudową, drogą, tak żeby po wykonaniu tej przebudowy ileś lat nie trzeba było wracać do tego tematu. 2 listopada ruszy remont Moniuszki. Do końca roku ma zostać zakończony odcinek znajdujący się na Gaju. W planach jest remont całej ulicy Moniuszki. To jest w ramach planowanego w ogóle przebudowy ulicy Moniuszki. Chcemy jeszcze w tym roku odcinek taki, naszym zdaniem, jeden z bardziej niebezpiecznych wykonać właśnie przed zimą, żeby uniknąć przełomów, napraw tej jezdni, bo można byłoby już, powiedzmy, kompleksowo przystąpić w przyszłym roku. Niemniej to jest taki odcinek, który dał nam się we znaki i w ubiegłą zimę, bo ileś tam pieniędzy musieliśmy zapłacić za doprowadzenie do przejezdności, czyli łatanie takie śmieszne dziur, później poprawianie na wiosnę tego, więc to takie pieniądze trochę wyrzucone w błoto. Ten taki odcinek, myślę, kilkuset metrowy uda nam się jeszcze w tym roku zrobić. 1 listopada zostanie otwarta już ulica Wrocławska przy wjeździe do Wałbrzycha nieopodal Zamku Książ. 1 listopada będzie już można jeździć 2 nitkami jezdni. Nieznani sprawcy napadli i podcięli gardło mężczyźnie pod jednym ze sklepów monopolowych przy ulicy Grodzkiej w Wałbrzychu. Sprawcy pozostaną jednak bezkarni. 46-letniego mężczyznę leżącego w kałuży krwi zauważyli przechodnie, którzy zgłosili zajście Straży Miejskiej, której siedziba mieści się nieopodal. Mężczyzna został prawdopodobnie napadnięty w celach rabunkowych. Miał kurtkę, która spodobała się złoczyńcom. Sprawcy napadli go, podcięli mu gardło i uciekli, wystraszeni przez przechodniów. Na szczęście nie przecięli tętnicy szyjnej, dzięki czemu mężczyzna przeżył. Strażnicy miejscy założyli mu opatrunek, żeby nie dopuścić do wykrwawienia. Sprawa została przekazana policji. Po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej o zdarzeniu, jakie miało miejsce na ulicy Grodzkiej 17 października, funkcjonariusze z Komisariatu Pierwszego Policji podjęli czynności w celu wyjaśnienia całego zdarzenia. Dotarto do mężczyzny, który był pokrzywdzony, rozpytano go na okoliczność tej sprawy i tutaj opierając się na artykule 150
57 kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli naruszenie czynności narządu ciała nie trwa dłużej niż 7 dni, przestępstwo takie jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Pan takiego wniosku o ściganie i ukaranie sprawców nie złożył, więc dlatego my zakończyliśmy sprawę. Pokrzywdzony, do którego dotarła policja, nie wytłumaczył, dlaczego nie decyduje się na złożenie zawiadomienia. Być może znał swoich oprawców i po prostu boi się. Ze względu na to, że czyn został zakwalifikowany jako uszkodzenie ciała poniżej 7 dni, policja jest bezradna. Nie może ścigać przestępców bez złożenia zawiadomienia. Nie podejmujemy czynności z uwagi na to, że nie ma podstaw prawnych, aby takie... Przeprowadziliśmy czynności w niezbędnym zakresie, czynności wyjaśniające zdarzenie. Tutaj jaki będzie dalszy przebieg tego powiedzmy procesu w pewnym sensie, to wtedy to wszystko zależy od tego pana, który był pokrzywdzony. Kwestia klasyfikacji obrażeń jako niewymagające zwolnienie na więcej niż 7 dni została podjęta na podstawie obdukcji lekarskiej. Opieraliśmy się na informacjach od pana, który pokazał nam swoją szyję, gdzie nie było śladów praktycznie żadnych ingerencji innych osób, oraz na wypisie ze szpitala i obdukcji lekarskiej, której został poddany. Wszystko wygląda na to, że podcięcie gardła i pozostawienie mężczyzny na pastwę losu ujdzie sprawcom na sucho. Podczas trzeciego etapu rewitalizacji parku imienia Jana III Sobieskiego odbudowano schody prowadzące do historycznego dębu. Drzewo ma szczególny charakter. Zostało wyhodowane z żołędzia dębu, który znajduje się w wałbrzyskim herbie. Informacje o pochodzeniu dębu znajdowały się na kamieniu wykopanym przypadkiem podczas remontu parku. Kończący się właśnie trzeci etap rewitalizacji parku imienia Jana III Sobieskiego obejmował budowę placu zabaw dla dzieci, montaż fontanny przy ulicy Inwalidów Wojennych, podobnej do tej znajdującej się na terenie zmodernizowanego placu magistrackiego, oraz wyeksponowanie dębu przez rewitalizację schodów prowadzących do drzewa. Jest to drzewo szczególne, którego protoplastą jest dąb znajdujący się w wałbrzyskim herbie. To jest niezwykle rozłożyste, ciekawe drzewo. W tej chwili wokół niego są wybudowane, odbudowane schody. Odkryty został również w trakcie prac kamień, który właśnie mówi o tym, że ten dąb powstał z nasion dębu, który został wykorzystany jako pierwowzór w naszym obecnym herbie miasta Wałbrzycha. No i zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby zobaczyć te szczególne w przypadku naszego miasta drzewo. W planach jest także sporządzenie tablicy informacyjnej, która powstanie nieopodal dębu. Znajdzie się na niej informacja o pochodzeniu drzewa i jego szczególnym znaczeniu dla historii Wałbrzycha. Kosztem blisko 700 tysięcy złotych po roku prac konserwatorskich została uroczyście otwarta kaplica grobowa rodu Hochbergów, mieszkańcom Wałbrzycha bardziej znana jako mauzoleum, jedno z miejsc spoczynku księżnej Daisy. Na uroczystość przybyli m.in. prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański, prezydent miasta Roman Szałemej oraz goście specjalni. Książę Pszczyński Bolko VI, hrabia von Hochberg, baron na książu wraz z małżonką i przyjaciółmi. Ostatni żyjący potomek słynnego dawniej rodu podziękował za przywrócenie do świetności rodzinnego grobowca. Aber wir haben heute das Gedenken an meine verstorbenen Familienmitglieder wieder wachgerufen und ihrer in Würde gedacht. Ale ożywiliśmy dziś pamięć moich zmarłych przodków i przywróciliśmy ich godność. Wśród gości byli również przedstawiciele Pszczyny, gdzie Hochbergowie władali od połowy XIX wieku. Związki Pszczyny i książę rozpoczęły się w roku 1846, kiedy to książęta Hochbergowie poprzez małżeństwo z Anhaltami otrzymali również dobra pszczyńskie i od tego czasu się to wszystko datuje. Rządzili i książem, i Pszczyną, a po II wojnie światowej, kiedy musieli opuścić tereny Polski, pamiętali ciągle o tych terenach, a my również pamiętaliśmy o tym, że ci książęta byli i że robili dużo dobrego dla naszych ziem. Położona na topolowym wzgórzu przy południowej bramie Zamku Książ dawna świątynia, przeznaczona później na rodzinny grobowiec, od zakończenia ostatniej wojny była zamknięta. Powstał ten pomysł, żeby jednak to miejsce, w którym pochowani byli, była członkowie rodziny, którym miasto zawdzięcza swój rozwój, a książ zawdzięcza swoje właściwie też rozwój, powstanie wielu dzieł sztuki i swoją w ogóle znakomitość. Bez nich tego zamku by nie było w takim wymiarze, żeby jednak zachować się po prostu normalnie, po ludzku, tak jak się powinno, czyli ich pamięć tutaj
ze względu na pamięć o nich ten obieg wyremontować, udostępnić ludziom, pokazać. No i z tego powodu bardzo fajnie, że to się stało, bo się okazało, że to wcale tak wiele nie kosztowało. Pieniądze na renowację przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Gmina Wałbrzych. Na remont i prace konserwatorskie czekają jeszcze krypta i zabytkowe sarkofagi, ale już dziś można podziwiać unikatowe malowidła sklepienne. Obecne władze Książa zapowiadają dalsze prace w celu przywrócenia do czasów świetności całego kompleksu parkowo-zamkowego. Zamek też jest operatorem lokalnej organizacji turystycznej, więc my z założenia chcemy promować cały region, więc nie tylko najbliższe otoczenie zamku, ale też chcemy pokazać gościom z całej Polski, z całej Europy, że w regionie wałbrzyskim, w aglomeracji wałbrzyskiej jest mnóstwo ciekawych terenów do zobaczenia. I myślę, że zamek się zmienia się otoczenie, zmienia się region, więc będzie nam łatwiej przyciągać tutaj turystów. Po ceremonii otwarcia książę Bolko wraz z małżonką i gośćmi udali się do zamku na uroczystą kolację. Mauzoleum będzie otwarte dla ruchu turystycznego od przyszłego roku. Wałbrzyscy radni zatwierdzili nowy skład Rady Muzealnej. W nadchodzącej kadencji w Radzie zasiądzie więcej niż dotychczas osób związanych z ceramiką i porcelaną. Zgodnie z uchwałą o muzeach, przy tego typu instytucjach kultury może działać tak zwana Rada Muzeum, która wspiera dyrekcję przy podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki. Mówi kierownik Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałbrzycha, Jan Jędrasik. Jest to ciało doradcze, opiniotwórcze dla dyrektora muzeum, który przedstawia Radzie Muzealnej plan działania na następne lata, przedstawia prestiżowe i takie znaczące imprezy, które zamierza organizować. Właśnie kończy się kadencja poprzedniej Rady Muzeum, dlatego Rada Miasta Wałbrzycha musiała zatwierdzić skład na kolejną kadencję. W Radzie zasiądą Zygmunt Nowaczyk, Barbara Mucha-Brodzińska, Iwona Siewierska, Maria Ptak, Henryk Sołtysik, Patrycja Jarząbek, Małgorzata Babińska, Waldemar Senczyk i Elżbieta Kokowska. Muzeum konsekwentnie dąży do specjalizacji w ceramice i porcelanie, dlatego w nowym składzie znalazło się wiele osób reprezentujących te dziedziny. Wśród reprezentantów tej Rady Muzealnej, oprócz środowisk twórczych, które chociażby reprezentuje pani Barbara Mucha-Brodzińska czy pani Elżbieta Kokowska, oprócz środowisk historyków, co jest jakby naturalne, jeżeli chodzi o te instytucje kultury, istotny trzon tej Rady Muzealnej stanowią osoby związane z ceramiką i porcelaną, a mianowicie jest to współwłaściciel, między innymi oczywiście jest to współwłaściciel Porcelany Krzysztof, która od wielu lat współpracuje z Muzeum Wałbrzyskim na tym obszarze. Są to również środowiska akademickie z Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, czy prezes fundacji, która organizowała już w muzeum wystawy ceramiki unikatowej. Co za tym idzie, z tego składu Rady Muzealnej właśnie wynika, że już widzimy nowy charakter tego muzeum, czyli Muzeum Porcelany. Powietrze nad Wałbrzychem jest na przyzwoitym poziomie, mówi zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jerzy Ignaszak. Co więcej, to właśnie w Wałbrzychu spośród wszystkich dużych miast Dolnego Śląska powietrze jest najczystsze. Czystość powietrza w Wałbrzychu diametralnie poprawiła się w ciągu kilku ostatnich lat, mówi Jerzy Ignaszak. Muszę powiedzieć, że nad Wałbrzychem, w Wałbrzychu powietrze atmosferyczne, czyli to, którym oddychamy, jest na całkiem przyzwoitym poziomie. To się mocno poprawiło przez te 20 kilka lat. Jeśli występują przekroczenia, to tylko sporadycznie i tylko w zwartej zabudowie mieszkalnej, tam gdzie się sami trujemy. Zmiany na lepsze wynikają przede wszystkim z norm, jakie nakłada na swoich członków Unia Europejska. Największych trucicieli w Wałbrzychu nie ma lub musieli się dostosować do wymogów, do norm polskich i do norm europejskich. Ja tylko przypomnę, że w Wałbrzychu, szczególnie zimą, to w nosie mocno kręciło i się kichało. Nie dlatego, że było się przeziębionym, tylko dlatego, że coś gryzło, bo było w powietrzu.
że jak spadł śnieg, to po dwóch dniach był czarny, a w tej chwili to się odwróciło. Wałbrzych ze swoją pokopalnianą przeszłością dokonał niemal cudu. W mieście powietrze jest najczystsze spośród wszystkich większych miast Dolnego Śląska. Oddychamy w miarę normalnym, czystym powietrzem, a dowodem na to niech będzie fakt, że spośród dużych miast na terenie Dolnego Śląska Wałbrzych ma najlepsze, najczystsze powietrze. To, jakim oddychamy powietrzem, zależy głównie od nas samych. Niebagatelny wpływ na czystość powietrza mają także spaliny wydzielone przez samochody. Warto przemyśleć kwestię jak najczęstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Stan czystości powietrza jest w rękach mieszkańców. Jeśli się trujemy, to trujemy się sami. To znaczy z tych palenisk indywidualnych wdychamy to, co spalamy. A więc nie spalajmy byle czego, nie spalajmy śmieci. Starajmy się przestawiać na przyjazne środowisku źródła ciepła, na odnawialne źródła energii. Starajmy się jak najmniej jeździć po mieście, korzystać ze środków transportu publicznego, ponieważ również ruch samochodowy w zwartej zabudowie mieszkalnej stanowi pewną znaczącą uciążliwość. Zbliża się sezon grzewczy. Warto zatem dwa razy zastanowić się, co wrzucamy do pieca. Palenie szkodliwymi substancjami zatruwa powietrze, którym wszyscy oddychamy. Dzień zaduszny będzie okazją, by upamiętnić Wałbrzyszan, którzy odeszli w mijającym roku. 2 listopada o godzinie 18 na Placu Magistrackim zostaną wypuszczone w niebo lampiony, by zamanifestować pamięć i szacunek dla zmarłych. Lampiony pamięci to symboliczny gest wspomnienia zasłużonych, podziwianych, bliskich naszemu sercu Wałbrzyszan, których brak z różnych powodów dotkliwie odczuwamy. Zapraszamy tym razem na Plac Magistracki, który w nowym kształcie pewnie będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla tego typu spotkań, refleksji. Zapraszamy tradycyjnie, godzina 18. Oczekujemy właściwie do ostatniej chwili oczekujemy na propozycje osób, które odeszły z naszej społeczności wałbrzyskiej w ostatnim czasie, w ostatnim roku, po to, żeby wspólnie można było wspomnieć o nich właśnie w takim szczególnym, wspólnym naszym miejscu i w szczególnym dniu zadusznym, jakim jest 2 listopada. Pod adresem lampiony@um.wałbrzych.pl najpóźniej do 29 października Urząd Miejski oczekuje na imiona i nazwiska osób zmarłych, które zostaną odczytane i pokazane na telebimie. Podobnie jak w ubiegłym roku na podany e-mail mają także zostać nadesłane informacje oraz zdjęcia zmarłych, lubianych i zasłużonych Wałbrzyszan, którzy odeszli od nas w tym roku. Na ekranie zostanie wyświetlone wspomnienie o nich. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym o godzinie 17:15.